jedna. Mówi, to nie, masz za tłusty brzuch i nie możesz się sama schylić. Weź sobie puf i gazetę. No. Ale żeby ona umalowała jej paznokcie. Tak, żeby ona jej paznokcie umalowała. No słuchaj, tylko ją strzelić. Znaczy, to jest, no nie wiem, no. Ale u nóg? Tak, u nóg. No, u nóg. No. No, co to w ogóle było? No, już pomijając, że to jest taka gafa, po drugie jest to, no nie wiem, no, wiesz, no, w przypadku tej kobiety, no, drobniutkiej, chudziutkiej, chorej, no. Bezczelność? Nie, no, to jest bezczelność. No, właśnie brakuje mi słowa, no. Tylko od razu tak z całej siły, no, mi tak nauczyli tam w poprawczaku. No, raz tylko uderzyłam, wiesz, gnoja. Dosłownie, tak jak carski oficer. Ale to się wiesz, całą ręką się wiedzę, wiesz, i pomogę, że na ścianie jest kliwa. I na pewność tak. Jakby było 100 lat temu, to po pierwsze A nie wpuściłabym do pałacu, czy tam do jakiegoś porządnego dworu, B, ale ja miałam z tym czymś do czynienia, bym szpicy lutą do krwi, łazowała wodę i do krwi. Ale że ta Ewka jest chamką? A nie jest, nie miałeś przykładu wielokrotnie. Ona była w Ameryce, była w Ameryce. Nie zamykaj kurczę już. No w Ameryce była i co? No i co z tego, w Ameryce są takie same chamy. Kto budował tego Amerykę? No chamstwo, widota przyjechała, no. W większości, no. Czasami jacyś awanturnicy, czasami dysydenci religijni, prawda? No, wiesz, no różnie, no. Ale w większości to byli chłopi, no, którzy uciekali przed Z Indianami to niekoniecznie chłopi musieli się, wiesz, walczyć i uporządkować to wszystko, no. Tylko musieli żołnierze jacyś. No, no, na pewno, no, ale wiesz, no, żołnierze, no przecież to była kolonia wyzyskiwana do cna, niby przez wojska kolonialne, gdzie nawet dlatego między innymi ta bostańska herbatka nie tylko dotyczyła cła, które Anglia ustanowiła na herbatę, na opłaty stemplowe, na opłaty notarialne, jak również opłaty od listów, a przede wszystkim zburzyło ludność fakt, że wyszedł nam edykt, że ci no, koloniści mieli obowiązek utrzymywać w domu w razie jakichś takich no, zajść wojskowych, rozumiesz? Po prostu, no, dać wicht, opierunek, rozumiesz, furaż dla konia, furaż, to koń musiał zjeść, no i to dobrze, no. Wiesz, no. No. No i to, i się ten, Bostończycy przebrali przecież za Indian, no i napadli na statek, który stał w tym, no, na Kei w tym, w Bostonie i wyrzucili cały ładunek herbaty do wody i to był pretekst do rozpoczęcia wojny o niepodległość. A no właśnie. Nie tylko herbata, nie. Ale nie i kawa, to, kawa. Że Anglicy, którzy no wiesz, akurat tych, kawa, się cienko przędli, no, chcieli sobie odbić kosztem kolonii. A tu się nie udało. No tak po prostu za dużo przedmiotało się problemem. Proszę was. No, tak to było, mogę robić. No to ja wiem. Ja tak dobrze znam historię. Ja wiem, jak no, było. No, ja mogłabym normalnie wykładać, autentycznie, bo ja praktycznie prawie wszystkie epoki jestem w stanie powiedzieć. No wiesz, ja ci coś powiem, lepiej znać epoki jak w szczegółach, bo jak w szczegółach to byś się zamotała. A, no w szczegółach tak, ale też wiele szczegółów takich, wiesz, no. Jak na przykład, że ojcowie założyciele, to no, to cała trójka, czwórka, to byli masoni i wszystkie te symbole, no, 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 w bibliotece kongresowej, w tym ostosłupie tam, jak w tym Waszyngtonie jest te pole takie i te jeziorka sztuczne, to wszystko są i tego. No to ty się dziwisz, że internet był wymyślony przez jakichś tam Żydów w Ameryce. Ten, deklaracja niepodległości, tak samo pewne wlecione słowa. No. To wszystko te, no. Nasz Poniatowski tak samo przecież był masonem, no. No ale akurat coś, no tutaj wiele, no coś usiłował. No ale czy on się modlił do Matki Boskiej? Tak, on się modlił, uważaj. Modlił się. No był znakomity minister kultury, no. Jeszcze zrobił dla kultury, przez to była szkołę rycerską na przykład. No w ogóle światłowy minister, tak. Żeby zaczek już nie mógł, no. Kraj, to była wojna praktycznie. No. A Calica, no to świadomy takiego wybrała, no. Już ubegłego.
wszystko wyklaubała. A jak doszła właśnie Zofia de Anhalt-Zerbst, która biegała w chodakach na gołych nogach, bo rodzice tylko tytułu mieli, rozumiesz? A już nie mieli kasy. Ona się gdzieś my bawiła w Polsce, w Szczecinie. Jakieś to Szczecinie, nie, no i teraz... co lepsze, warto było czy mieć, no, czy być. I charaktery, tak. To widzisz, to wtedy wychodzi jako studium socjologiczne, psychologiczne, dobre dla ludzi. Co jest lepsze, czy mieć, czy być? No. Raczej teraz chyba mieć. No teraz mieć, ale wiesz, nie można tylko mieć na oku, bo wtedy, no to wiesz, to dojdzie do takiej dewiacji, jak przykład Mareczka, który gromadzi tylko rzeczy. A ja zawsze mówię ludziom, po co wam tyle rzeczy? Kupicie rzecz, lecz się kiedyś zepchnie i tą rzecz i tak będziecie musieli wyrzucić. No właśnie. Ja to lubię na przykład piękne szczegóły, piękne rzeczy, takie wiesz, piękne drobiazgi, o, takie, to mi sprawia przyjemność. A zawsze mówię, można siedzieć na skrzynce od pomarańczy, ale w dobrym towarzystwie. No ale widzisz, takie studium psychologiczne dobre dla Mareczka, bo teraz tak rzeczywiście jak z tymi gołymi dupami chodzili, to dla niego jest to dobry edukacyjny przykład, że co lepsze, czy z gołą dupą chodzić, czy żebyś był szlachcicem, a może jak jesteś z Karczewia, to jesteś kim? I zastanów się, co dla ciebie lepsze. Ale gdzieś w połowie niech się zatrzyma, no. Z gołą dupą to co się nie da, bo za zimno, przez pół roku, to dupa trzyma, bo to zimno trwa. No ale żeby już tylko miestem pokłon złotemu sielcowi, to mu właściwie odbije, no tak jak ci, co byli na pustyni, no to potomek się jakiś tam jeszcze. A no właśnie. Uchował chyba, no. Poza tym co, to za kasa mu da jakieś poczucie bezpieczeństwa, bo chyba o to chodzi w tym przypadku. No ja myślę, że jak ktoś o tę kasę walczy, to on tej kasy wcale nie ma. O właśnie. A dobrześ powiedział. Jak ktoś tak on zawsze mówi, Gomułka był najlepszy, on wypieprzył tych wszystkich tych masonów tutaj. O, wiesz, masonów, jak masonów, ale ilu się pozbył ludzi wyświęceni, no, lekarzy, inżynierów. No to Ameryka cała i te wojny. No. Ale dziki naród jest jednak, jest. To widać, że na odległość, że tacy są zarozumiali i naprawdę tam. Nie, no oni są okropni, bo oni się mają za naród wybrany. Uważają, że mi się wszystko bezczelnie należy, bo oni po prostu gardzą innymi nacjami, gardzą. Ale słuchaj, ja ci coś powiem. Ja jestem w stanie udowodnić, że jest odwrotnie, bo Jahwe ich przeklął, ale że oni Jahwe schowali, no naprawdę, ale że oni Jahwe schowali pod dywan, no to chcieli chytrze jakoś uniknąć, żeby to ludzie widzieli. Tak, żeby to ludzie widzieli, a przecież Jahwe ich rzucił. Ale dlaczego bo co? Bo nie spełnili jego oczekiwań? Czy o co chodziło? No bo przeklął za coś przecież. Przecież Jahwe miał błogosławić pod warunkiem, że oni będą się ściśle trzymać tych praw, które zresztą sami przyjęli, zaakceptowali od Boga. Bo teokracja to co to jest? Lud czy Jahwe? Jahwe. To jest Jahwe. Boska, władza boska. No. Obopólne, ale pod warunkiem, bo kto ważniejszy, Bóg czy lud? Bóg nie dawał tego do zrozumienia, że jest jakby ważniejszy, ale że jest ich ojcem, prawda? Że wiedzie ich za rączkę. Ile mamy takich słów w Piśmie Świętym, że jest ich ojcem. Nawet, że jest małżonkiem, a on, ten lud, jest małżonką. I była Samaria i Jeruzalem, to jako wyszły na prostytutki dwie. Ohola i Oholiba. I to jest pięknie pokazane, gdzie ta Ohola i Oholiba jako prostytutka chodziła do narodów. A te jeszcze jakaś tam się nazywała dwie prostytutki. No to wystarczy, że dwie prostytutki, Samaria, która była zburzona w roku 740 przed naszą erą, i Jeruzalem, to 607 rok przed naszą erą, 40 lat później. Tak. No, ale słuchaj, ale jak Żydzi twierdzą, że oni się trzymają nakazów wszelakich, bo przecież wiesz, i żywność, i szabat, no to w ich przekonaniu oni robią wszystko to co powinni robić, no to... Czego nie dopełnili w takim przypadku? Nie, moja kochana. Oni nie robią tego, co było wymagane od Boga Jahwe. No a czego tak?
oni robili tak, że zmataczyli Art. Oni ustalili swoje prawo i potem to prawo Boże usunęli, a wy po prostu eksponowali to swoje. No to przecież w Biblii jest powiedziane, że zlekceważyliście prawo Boże dla praw ludzkich, czyli swoich. Czyli, że to było podstępnie robione przez, jeszcze to śmieszne, przez kapłanów, którzy byli obowiązani strzec prawa Bożego. Oni byli do tego. Bo kapłani to rzeczywiście byli, ale to nie byli księża katolicy, to byli tu i teraz, czyli tam i wtedy. No, byli kapłani, no byli. No zawsze w każdej religii. Nie zawsze, to miało być tylko w pewnym okresie czasu, od do. Jak ten Przybyłowicz się tu szykował już na piątek, ja mówię: Wiesiu, będzie, proszę bardzo, dostaniesz foreczkę, kasa i proszę bardzo, od do, umawiamy się, lulu, lulu i już poszło. Ale to na tym dywaniku tylko. No na tym dywaniku. I nie wiesz, nie tutaj, nie wiem, czy nie wpierdala, nie tego, nie głosi mądrości. On nie, będzie chciał obserwować twoją cipkę, jak to, się jak reaguje. Jak dostanie pysk, to zaraz będzie, wiesz. Tutaj no i teraz mówię o tym narodzie żydowskim, że od do. Wtedy, kiedy u stóp góry Synaj z problemem wielkim, oni od razu w krowę złotą bałwochwalstwo popadli, Bóg zawarł przymierze. Jedną częścią krwi była skropiona Arka Przymierza, jako że Bóg przystępuje do przymierza, a drugą częścią krwi barana, wołu, był skropiony lud na znak, że lud powiedział wszystko, co Jahwe powiedział, to my uczynimy. A co oni robili? No co? Bóg szedł im na rękę, przysyłał proroków, przysyłał kapłanów, ostrzegał. Bóg nigdy nie każe. Bóg najpierw tłumaczy, ostrzega. To więc cała historia i setki lat proroków. To jest tak pięknie opisane w Biblii. Edukacyjnie człowiek, jak to czyta, to tylko wyjdzie, wierzysz. Każdy teraz, nawet powiedziane w Biblii, w dniach ostatnich wzbudzę córki moje i synów moich, którzy będą prorokować. To znaczy, że nie będą głosić nowych proroctw, ale będą cytować, będą czytać, mówić to, co już jest zapisane. Ma się rozumieć, bo w Biblii prorokować nie znaczy, że tworzyć nowe, tylko prorokować. No, słudzy Jehowy bez lęku są. Także po prostu już teraz ta karta jest zamknięta. Było od do. I wtedy, kiedy oni naprawdę już dopięli swego, zabili Jezusa Chrystusa, to ty uważasz, że teokracja jeszcze by była ta ziemska? Nie, bo ta ziemska teokracja, ona proroczo obrazowała teokrację i tak tę, która miała być niebiańską, czyli, że Jezus nie wstąpił do przybytku ziemskiego. Ten kapłan, bo oni, to dla nich miało sugerować proroczo Jezusa, on nie wstąpił do przybytku ziemskiego, tylko do samego nieba. I apostoł Paweł, jako ten, który miał prześladować ich wszystkich i samego siebie, on im tłumaczy jako wielki znawca w natchnieniu Bożym, że ten ziemski przybytek symbolizował niebo, gdzie wstąpił ten arcykapłan z krwią najświętszą, nie z krwią kozłów i cielców, tylko z własną doskonałą krwią, bo to był jedyny ten, drugi Adam, który mógł jedynie odkupić doskonałą krew Adama, który ją zaprzepaścił, życie, a ten odzyskał. I to był cały ten sens. Z tym, że Jezus już nie poszedł do przybytku ziemskiego, Bóg się im nagiął. A oni mieli jednak twardy ten kark i nie mogli tego pojąć, czym był ten przybytek. No bo oni szli tylko za miseczką ryżu. Oni szli tylko za jedzeniem, za piciem i to był błąd. No to żeby człowiek był duchowy, to musi studiować prawo Boże, żeby
Boże, nieludzkie, nieświeckie. Świeckie też owszem, ale żeby się ocknął, co oni robili. A że oni stworzyli szybciutko swoją dalszą, jakieś ziemskie teokrację, to nie ma najmniejszego znaczenia. Przecież teokracja to jest Bóg. A gdzie tu jest Bóg? Przeliczony matematycznie na ateizm, na pałac kultury Stalina i Lenina. Gdzie tu jest Bóg? No w jakim sensie ten pałac Stalina podobny do kościoła? Innymi, wiesz, nacjami manipulować. Ja ci tylko powiem jedną rzecz, że ten pałac kultury Stalina i Lenina do kościoła jest podobny w tym sensie, że tam latały gołębie. Jak w kościele. No tak, no bo jak leciały wysoko. Ale Boga tam nie ma. Oni szukali wielkości, że to niby wielkie. Nawet proszę ciebie, Jeremiasz pisze tak: a gdy wam powiedzą, no kto się zastanów, świątynia pańska, i jeszcze raz musi być trzeci raz, bo jest to pisane trzy razy, świątynia pańska to jest, czyli że jest wielka, piękna, przestronna, i Jeremiasz pisze dalej: świątynia pańska to jest, jak to? Cudzołożycie, krzywo przysięgacie, za bogami obcymi chodzicie, a potem przychodzicie, stajecie w tym moim domu, bo to była świątynia Salomonowa, i mówicie, jesteśmy ocaleni, aby dalej popełniać wszystkie nieprawidłowości. Czy jaskinią zbójców stał się w oczach moich ten dom? To więc Jezus Chrystus, który przyszedł 700 lat po tym wszystkim, powtórzył o jaskinia zbójców, to skąd on wziął te słowa? Z czasu wtedy, kiedy żył Ezechiel, prorok, Jeremiasz, prorok, i on powtórzył wszystkie te słowa. Prawo powtórzonego prawa. A to piąta Mojżeszowa to była księga powtórzonego prawa, bo Deuteronomium, bo to prawo było powtarzane, że czy jecie, czy pijecie, to czy będziesz wstawał, czy kładł się, to przywiążesz prawo sobie do ręki, przywiążesz sobie do nogi, powiesisz na odrzwiach, i to wszystko była ochrona. To wszystko, ale to było w sensie takim też duchowym, ale i cielesnym, bo na jakiś czas dla tych tobołków, dla tych ciołków, to musiało być cieleśnie, bo oni... Tak, żeby zrozumieli. Tak, żeby, bo oni by nie zrozumieli tego, bo oni by tego nie... Ale słuchaj, ja ci teraz powiem coś z innej beczki. Jak byłam w Elalu, w izraelskich liniach lotniczych, bo no, Żydzi, no to takie Żydówki, starsze panie, tam dzieci Holokaustu, bardzo fajne. Chciały mi pomóc, żebym wyjechała z Bartkiem, no bo wiesz, Bartek ma tą Muszczycę, na tego, no do Eliatu, no bo tam jest taka fundacja Woda Życia, i mnie zaprotegowały, żebym poszła do prezesa właśnie Elalu. No, mówiły, to ma za darmo. Przewiozłam. Nie bardzo wierzyłam, ale poszłam, no co mi zależy. Jak wchodziłam, to w drzwiach taka metalowa futryna, i przez zauważyłam, że tam mieli symbol węża, czyli taki jakiś jak ochrony chyba, prawda? No, no popatrz, tu niby instytucja, Fulbypas, a tu jakieś, no ja nie wiem, no, pójdzie taki olbrzymi ochroniarz, Boże, ze 2 metry taki góra, taki owiany. Pani Mareczka, czy pan może mnie wziąć na ręce? I słuchaj, i on się tak uśmiechnął i mnie tak dosłownie pół i mnie postawił na biurku. No, aż ten prezes zaczął się śmiać. Ja mówię, no panowie, ale że aż tak? No, to tego, to mnie tak przetrzymali ze 30 sekund, że stałam. No, i tego, no ten powiedział mu, proszę panią, przewieziemy was jak najbardziej, ale w hotelu tego, no nie dało rady, bo tam zniżki, bo wymyślali tamto, srandon, ale mimo wszystko to jakąś cubeczkę zrobiło. No skończyło się na dobrych chęciach, no ale był to jednak piękny gest tych pań, tych Żydówek, bo jest Stowarzyszenie Kontrzakowskie Dzieci Holokaustu, to były dzieci, wiesz, uratowane cudem z getta, wychowane w katolickich rodzinach, i one po latach takie tworzyły właśnie stowarzyszenie. Było to przecież to, jakby nie było, reprezentowały dwie kultury, i one bardzo, zupełnie inaczej niż, wiesz, no klasyczni Żydzi. Wiele jakichś takich akcji charytatywnych, tam w wielu sprawach
się pomagała, a nomen omen ta pani była w radzie szkoły, bo jej syn przed laty chodził, gdzie ja byłam pedagogiem szkolnym w Warszawie. Tak żeśmy się poznały. Właśnie przez Wawelski Krzyż. Naprawdę bardzo piękna postać. Pani radca prawny pracowała w zakładach mięsnych i mówiła, że przynajmniej w czasach komuny to było co jest. Mają one urocza dama. Królowej Jadwigi, podniesienie przez krzyż. To parafianie robili? Parafianie robili. Na przykład błazerię robili parafianie sami. Malowanie to tylko co malarz był, ale parafianie pomagali. Wśród zdecydowanej większości ludzi nie odczuwa się podziału na mniejszość wyznaniową czy większość wyznaniową. Zawsze zdarzy się jakaś tam jednostka, która będzie na tych uczuciach próbowała grać. Natomiast współpraca z parafiami, z księżmi, z proboszczami i parafii układa się zupełnie poprawnie i nie ma na tym jakichkolwiek antagonizmu, bo rodziny są tak dalece wymieszane, że trudno byłoby dociekać, kto z którego wyznania pochodzi. Różne? No to już organizuje jedne do drugich parafii na takie uroczystość. Jak u nas na przykład na Jana, to już z okolic zjeżdżają. Przedział to karani przyjeżdżają, orkiestry, nie orkiestry, są takie parafialne i wszystko. To jest bardzo organizacyjnie jest zrobione. Społeczność Mariewicka, trzymacie się razem? Bardzo. Bardzo. Społeczność Mariewicka w Cegłowie trzyma się razem. Ksiądz Grzegorz Druszcz wszystko to, co mówił, to mówił prawdę. To jest rzeczywiście tak, jeśli chodzi o współpracę dwóch wyznań na terenie tej miejscowości. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że szczególnie na początku, kiedy rozpoczęły się te właśnie mieszane małżeństwa, bywało różnie. Czasami trudno było katolikom rzymskim na przykład przyjąć do domu synową Mariewitkę, czy odwrotnie. Z czasem oczywiście te różnice, tak jak słyszeliśmy się pozacierały, ale niekiedy jeszcze zdarza się coś takiego, że ludzie patrzą również na to, kto jakiego jest wyznania, wybierając chociażby swoją drugą połowę do życia. Powoli, powoli te rzeczy będą już zupełnie zanikały, dlatego że na tym właśnie polega taka symbioza wielokulturowa i także wyznaniowa na danym terenie. Mariewici z Cegłowa. That day when you open up your mind, you'll throw away the secret demons. Bo to wiary judaszowe, one już tu, wiesz, tu gada o tym, że parafianie budowali parafię, a angielską jakąś piosenkę puszcza. Po co to judaszostwo?